Ta Ewangelia powoduje we mnie niepokój. Dużo robię dla ewangelizacji, ale czy usłyszę od Jezusa, że On mnie zna? Zobaczmy, jak łatwo jej się skupić tylko na zewnętrznej pobożności. Do dzisiaj pamiętam słowa mojej cioci, siostry zakonnej Terezjanki. Piotrek, pamiętaj, abyś w całym życiu więcej mówił do Boga niż o Bogu. Oraz w działaniu więcej robił rzeczy z Bogiem niż dla Boga. Niby proste różnice, a jak wiele zmieniają. Bo przecież nie akcyjność ani charytatywność nas zbawia, tylko sam Jezus. Dlatego warto Go poznać. I teraz zachęcam zarówno siebie, jak i Was, abyśmy przemyśleli, co dzisiaj zrobimy konkretnie, tylko i wyłącznie dla Niego.